No, w końcu zaczynamy super zabawę, czyli otrzymaliśmy ze smacznej paczki tęczowej kolor czerwony, dzięki hibiskusowi. Dodaliśmy na 350 ml szklankę taką, jedną łyżkę stołową, czyli 2,5-3 gram suszu, 5 kwiatów klitorii i 3 pełne łyżki stołowe nagietka lekarskiego. Otrzymaliśmy 3 podstawowe kolory, a zatem do dzieła. Co robimy? Najpierw mieszamy kolor żółty z najbliższym, czyli niebieskim, i zobaczmy, jaki kolor powstaje. Fajne? Super, no nie? Turkusowy, taki piękny, morski. I przez dodanie większej ilości koloru będzie bardziej intensywny. Teraz dodajmy kolor żółty i czerwony. Jaki mamy kolorek? Czy widać to? No. Tutaj bardziej czerwony, a tu bardziej żółty. Taki piękny pomarańczowy, taki intensywny, tak? Coś pięknego. A teraz pomieszajmy kolorek niebieski. To dopiero będą czary. Niebieski i czerwony. Ha! Co wychodzi? Widzicie to? Ale piękny, fioletowy, taki naprawdę bardzo, bardzo głęboki, piękny, fioletowy kolor. No i ostatni kolor, w związku z tym, że tu otrzymaliśmy taki bardziej, bym powiedział, turkusowy, to zróbmy sobie może zielony poprzez natężenie barwy odpowiednie. O, widzicie ten piękny kolor? Zielony. O, dodamy troszkę żółtego. Jeszcze trochę żółtego. O, o, o. No czyż to jest niepiękne? Tak jest. No i mamy wszystkie kolory tęczy. Czerwony, niebieski, żółty, taki piękny złoty, turkusowy, pomarańczowy, taki też złocisty, przepiękny, fioletowy i zielony. Zachęcam Was do stworzenia własnej tęczy, bo każda tęcza będzie miała inne kolory, ale zawsze ma 7 kolorów. 2, 4, 6, 7. Bo prawdziwa tęcza jest 7-kolorowa.